Cześć! Dzisiaj o ważnym parametrze multimetrów COUNTS, czyli maksymalnej wyświetlanej liczby. Będzie o tym, czym jest ten parametr, jak istotnie wpływa na rozdzielczość i na dokładność. Będzie praktyczny przykład, tabele, wykresy i jak w praktyce sprawdzić ten parametr. No to zaczynamy! Kiedyś podawało się ilość cyfr multimetru, co miało przełożenie na rozdzielczość, jednak nie odzwierciedlało w pełni tego parametru. Na przykład 4000 i 9999. W obu przypadkach mamy 4 cyfry, a różnica jest duża, nawet przy teoretycznie takiej samej rozdzielczości. Za chwilę pokażę to na przykładzie. Ale zacznijmy od początku. Czym więc jest ten COUNTS? To maksymalna wartość, jaką może wyświetlić multimetr z pominięciem przecinka. Czyli tak jakby tego przecinka nie było. Po przekroczeniu tej liczby, pomijając przecinek, multimetr automatycznie zmienia zakres, a w przypadku multimetrów manualnych ten zakres trzeba zmienić samodzielnie. Mamy tu na przykład 6000 w UT61B+, 10000 w MESTEC-u, 3999 w UT136B i 1999 w UT33B. Poza UT33B, gdzie jest 3,5 cyfry, w pozostałych mamy 4 cyfry, a parametr jest różny. Zobaczcie, jak zachowują się multimetry przy zmianie napięcia. W tej chwili rozdzielczość wszystkich to 1000 V. Zwiększam napięcie. I już przy 2 V muszę w pierwszym multimetrze zmienić zakres. I zobaczcie, mamy mniej znaczących cyfr. Spadła rozdzielczość i to 10-krotnie. Teraz wynosi 0,01 V. A w pozostałych multimetrach nadal mamy 0,001 V. Zwiększam dalej. 4 V i kolejny multimetr zmienia zakres. I tu też zmienia się rozdzielczość. Po prostu tracimy ostatnią cyfrę. Zwiększam dalej. 6 V i kolejny multimetr zmienia zakres. Mamy 10 V i ostatni też zmienił rozdzielczość i straciliśmy ostatnią cyfrę. Właśnie w ten sposób możemy sprawdzić, jaka jest ta maksymalna możliwa do wyświetlenia wartość. Zmieniamy napięcie i sprawdzamy, przy jakiej wartości zmienia nam się zakres. W tym przypadku mamy 10000. W czym właściwie jest różnica? W rozdzielczości, czyli najmniejszej możliwej do wyświetlenia cyfrze. I to było widać. Kolejno straciliśmy jedną, ostatnią cyfrę na wyświetlaczu. W UT33B rozdzielczość spada od wyświetlenia cyfry 2 na pierwsze miejsce. Następnie od cyfry 4 w UT131B, cyfry 6 w UT61B+, i od 10 w MESTEC. Ale nie tylko rozdzielczość się zmienia. Zmienia się także błąd pomiarowy wyrażony w wartościach bezwzględnych. Tutaj policzę i podam gotowe wyniki dla przykładowych wartości wskazanych. 1,5, 3, 5 i 7 V. Zwróćcie uwagę, że poza UT33B wszystkie pokazane multimetry teoretycznie mają taką samą dokładność. Plus minus 0,5% plus 3. Teoretycznie, bo przecież ten błąd się zmienia. Zmiana zakresu i co za tym idzie rozdzielczości sprawia, że w pewnych zakresach mierzonych wartość błędu jest inna. Błąd jest zależny od rozdzielczości, a ta od naszego parametru COUNTS, od tej maksymalnej wyświetlanej wartości, kiedy zmienia się zakres. Dlatego, jeśli chcemy porównać dokładności multimetrów, powinniśmy to uwzględnić, bo błąd bezwzględny będzie zależał nie tylko od podawanej w dokumentacji dokładności. Zobaczcie jeszcze na UT33B. Ma teoretycznie najlepszą dokładność, procentowa taka sama, ale plus 2 cyfry rozdzielczości, a nie plus 3. I do jego maksymalnej wyświetlanej wartości błąd jest najmniejszy, a powyżej, kiedy konieczna jest zmiana zakresu i zmienia się rozdzielczość, błąd jest znacznie większy. Zobaczcie jeszcze tabelę i kolory tła. Na zielono najmniejszy błąd, na żółto średni, a na czerwono największy błąd. Widzicie tą zależność? I to nie są małe różnice. Zobaczcie wykres. Tutaj będzie to jeszcze lepiej widać. Porównajcie sobie, jak zmienia się błąd pomiarowy przy zmianie zakresu,
a zmiana zakresu zależy właśnie od parametru count, od tej maksymalnej wyświetlanej wartości. Myślę, że teraz już wiecie, dlaczego ten parametr jest ważny i jak on wpływa na dokładność. Ale czy Was to dotyczy? Czy ta wiedza w ogóle Wam się przyda? Koniecznie zobaczcie film o błędach pomiarowych. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.